Święto Plonów. Dożynki. To etniczne święto Słowian, przypadające w okresie równonocy jesiennej. Święto poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tradycyjne dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni, podczas którego dziękowano Bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Ten ludowy zwyczaj Słowian i plemion bałtyckich, w różnych regionach zwany był też często wyżynkami, obrzynkami, wieńcem, wieńcowym, od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów, lub okrężnem od starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża. Obrzęd dożynek. Prawdopodobnie związany był początkowo z kultem roślin i drzew, a następnie z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku, dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je wówczas głównie dla żliwiarzy. Czyli służby folwarcznej i pracowników najemnych, w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i za zebrane plony. Stanowiąc ukoronowanie całorocznego trudu gospodarskiego, obchodzone były po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i po zebraniu plonów, głównie plonu zbóż. U schyłku XIX wieku wzorem dożynek dworskich ponownie zaczęto urządzać dorzynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, parobków i najemników. Współcześnie dla rodzimowierców słowieńskich obchody te nadal związane są z postaciami etnicznych rodzimych bóstw. Dorzynkom towarzyszyły różne praktyki i zwyczaje, związane na przykład z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezrzętego zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawiono na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. Pozostawione na polu kłosy zwano przepiórką na Mazowszu i Podlasiu, brodą we wschodniej części Mazowsza, kozą w Małopolsce, pępem lub pępkiem w Wielkopolsce. Perepełką na kresach wschodnich. Zwano je także wiązką, wiązanką lub garstką. Ostatecznie były uroczyście ścinane przez najlepszego kośnika, po czym wręczane najlepszym żniwiarkom dla uplecenia wieńca. W niektórych regionach nie mniej ważny był snop zboża zwany diduchem, który w celu udekorowania przechowywano aż do święta godowego. W tych to regionach przyszłoroczny siew rozpoczynano od ziarna pozyskanego z tegoż właśnie snopa. W późniejszym okresie rolę tę przejął wieniec dożynkowy przechowywany w stodole do kolejnego roku, czyli do nowego siewu, z którego wykruszone ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. Wicie wieńca z pozostawionych na polu zbóż z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek rozpoczynało obchody dożynek. Wieńce te zwykle miewały kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich także żywe, z czasem sztuczne, koguty, kaczęta lub małe gąski, co miało zapewnić piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy zwany był również plonem, bo też i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub na wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka. Za nią postępował orszak od świętnie ubranych żliwiarzy, niosących na ramionach wyczyszczone i przebrane kwiatami kosy lub sierpy. Wieniec niesiono do świątyni lub do wcześniej zaproszonego kapłana w celu poświęcenia, a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie udawano się do dworu lub do domu gospodarza dożynek, gdzie zazwyczaj organizowano biesiady z poczęstunkiem i tańcami.